Dzień dobry, nazywam się Janusz Stokłosa. Dziękuję za zaproszenie do tej szczególnej telewizji. Dostałem tutaj taką kopertę z Państwa pytaniami. Mam nadzieję, że uda mi się na nie przynajmniej w części odpowiedzieć albo sformułować takie odpowiedzi, które chcielibyście Państwo usłyszeć. Takie pytanie mam przed sobą. Jak wygląda praca nad przedstawieniem muzycznym od podstaw? Czy tylko pisze Pan piosenki wcześniej i po sprawie? Jowita po lotniczemu 1717. To nie ma jednej historii pisanego przedstawienia, bo tak jak ze wszystkimi rzeczami, które chce się powołać do życia praktycznie z niczego, jest różnie. No. Czasami jakaś inspiracja, z drugiej strony tekst gotowy, czasami od po prostu zwykłe zamówienie, że trzeba coś takiego spróbować zrobić. Amerykanie mówią, że dwie rzeczy decydują o powodzeniu tworzenia czegoś, to znaczy czas i pieniądze, przy czym podkreślałem, że to pierwsze nie jest najważniejsze. Możemy się i tego trzymać, chociaż żeby już nie trywializować, ja osobiście staram się siadać i zabierać za rzeczy, które mnie po prostu kręcą, które niosą ze sobą, moim zdaniem, jakieś takie myśli czy motywy, które według mojej oceny i według mojego odczucia dadzą innym chwilę radości, jakiejś refleksji, powiedzą może słowo o życiu, choć te tematy mogą być od dziecięcych, jak to było w przypadku Piotrusia Pana, młodzieżowych, jak w przypadku Metra czy Romeo i Julii, aż po takie na przykład historyczne i stare, nad którym teraz pracujemy, to jest historia naszej największej gwiazdy filmowej, Poli Negri. To tak jest z tymi, czy pisze Pan piosenki wcześniej po sprawie? Nie, nie piszę wcześniej, a nawet jakbym napisał, to też jeszcze nie jest po sprawie, bo zwłaszcza w tych dużych formach, no to co by nie patrzeć, to jest zawsze około 1,5 godziny muzyki i praktycznie do ostatniej chwili trwają jakieś poprawki, trwają retusze, czasami w ostatniej chwili trzeba coś napisać od początku. To długo by o tym mówić, to praktycznie jednym zdaniem szalenie trudno skomentować. Pacynka napisała: często pan przeklinał musical Metro. Pobić lub choćby dorównać legendzie tego przedstawienia już nigdy się nie udało. To może troszkę deprymować. Pozdrawiam, panie Januszu z Opoczna. Pozdrawiam serdecznie Opoczno. W całości. Czy przeklinał? No nie można przeklinać dziecka, choć pierworodne i wybiło się jakby najdalej, najszerzej, żeby tak powiedzieć, ale nie zgadzam się z tym zdaniem, że tego przedstawienia już nigdy, choćby dorównać legendzie tego przedstawienia, już nigdy się nie udało. Może się nie udało, ale może się jeszcze uda. Na razie nie mamy zamiaru rezygnować, ciągle próbujemy się zmierzyć z tą legendą. Nie, nie, ale Metra na pewno nigdy nie przeklinałem, bo nie ma milszych chwil niż na przykład taka jedna kiedyś w schronisku w Wysokich Górach. Będąc na nartach, wchodzę i widzę, że grupka ludzi z gitarą w kącie, że tam śpiewa, uciekali. To co tu przeklinać? Mister Nowak. Czy nierozerwalny duet Janusz i Janusz, Stokłosa Józefowicz, nie ma czasami siebie dość? Dwa wielkie talenty, więc pewnie i nie jedna wielka awantura się wydarzyła. Jak panowie sobie radzą ze sobą? No to dobre pytanie, dlatego że rzeczywiście w małżeństwie takim artystycznym, przy, no co tu dużo mówić, jednak dosyć takich jasnych osobowościach i dosyć mocno rozwiniętych ego, trudno mieszkać pod jednym dachem, dlatego każdy mieszka gdzie indziej. Ja myślę, że największe burze i sztormy, wichry, awantury mamy za sobą. Jak w takim chyba starym małżeństwie, wystarczy już teraz czasami na siebie spojrzeć i słowa są niepotrzebne. W związku z tym, jeżeli dochodzi do jakichś sytuacji spornych, konfliktowych, czy które, powiem szczerze, najmniej dotyczą artystyki, bo tutaj w sposób taki kompletnie metafizyczny jakoś porozumiewamy się bardzo
prosto, szybko i spójnie. Ale jak mówię, jak już dochodzi do takich punktów zapalnych, no w końcu wspólnie prowadzimy też dosyć dużo firmy, choć może ona nie wygląda na zewnątrz jako taka duża, ale w tej dziedzinie, którą się zajmujemy, jest to dosyć sporawe i tu nie sposób, żeby pewne optyki się nie różniły. Więc jak mówię, że już ten punkt się zbliża, to raczej przychodzimy obok siebie, raczej każdy gdzieś. Z Januszem współpracujemy się naprawdę doskonale, a ja myślę, że to jest efekt tych już niedługo 20 paru lat. Więc mam nadzieję, zresztą wszystko wskazuje na to, że to jeszcze stąd powiedziałem o tym metrze, że mamy ciągle nadzieję na przełamanie tej legendy. I co, jak sobie radzimy? No tak, i tak sobie radzimy ze sobą. US-23, to chyba jakaś łódź podwodna, napisał, uczyła. Gdy zaczynał pan castingi do metra, nie było programów typu Mam Talent czy X Factor, a mimo wszystko udawało się znaleźć wybitnych ludzi, których kariera trwa przez lata. Dziś jest dużo programów, a jakoś nikt z nich nie potrafi dojść do tego, co ludzie z metra. Czy to znaczy, że największe talenty już się skończyły i do telewizji pchają się średniacy? Nie, to absolutnie to nie znaczy, tylko myślę, że uczciwie mówiąc jest inny powód zapraszania do castingu. W tych programach, w tych formatach obowiązujących w telewizjach na całym świecie rzecz chodzi o samą drogę do. To nie jest to, żeby wybrać fantastycznych i później zacząć z nimi pracować, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że istnieją utalentowani, zdolni ludzie i w czasie procesu ich przebijania się do tego najwyższego punktu im towarzyszyć, bo temu towarzyszą emocje, no to troszeczkę, to była do Kudżawa mówił, że tam, gdzie zaczyna się dyskusja, kto lepszy, kto gorszy, to zaczynamy mówić o derbach, nie o sztuce i to troszeczkę ma charakter wyścigów. U nas wyścigów nie było, oczywiście one pod spodem, w trakcie tych już nawet nie przesłuchań czy audycji, tylko już później samej pracy trwały, co jest rzeczą naturalną, że w zespole istnieje naturalna konkurencja, ale nie to było punktem dojścia. Punktem dojścia było stworzenie wspólnego, organicznego zespołu z wielkimi indywidualnościami, które ten zespół prowadziły i nad tym pracowaliśmy. Tutaj nie ma nic w tych programach czy w tych formatach, nie ma nic do rzeczy tworzenie czegokolwiek. Jak powiedziałem, ma do rzeczy przedstawienie drogi konkurencji i wyścigów, który lepszy, który szybszy i publiczność, która na to patrzy i to ocenia, kogo bardziej lubi, kogo bardziej woli. Więc to są wyścigi, to jest sport, a myśmy pracowali nad stworzeniem i powołaniem do życia, no, co by nie mówić, artystycznego zespołu. To jest zasadnicza różnica. Nie ma to nic wspólnego z obecnością talentów, z ich, uważam, że odwrotnie, że wtedy, kiedy myśmy tych 20 parę lat temu szukali zdolnych ludzi, to ich wyciągnięcie było bardzo trudne. No stąd zajęło nam to, nie wiem, przeszło półtora roku. Jeździliśmy w ościenne kraje, do Czechosłowacji, do Rosji, szukali i namawialiśmy tych ludzi do tego, żeby coś o sobie, choć dla orientacji, dali znać, wykonując jakieś fragmenty czy muzyczne. Dzisiaj młodzi ludzie, no bo przecież też mamy z tym na co dzień do czynienia, często dzieci przychodzą na takie przesłuchania profesjonalnie przygotowani. Profesjonalnie przygotowani, z podkładami, z materiałami nutowymi. No to jest zupełnie inna. Oni umieją już się sprzedawać. Więc ta różnica statystycznie uważam, że wiedza o ilości zdolnych, utalentowanych ludzi dzisiaj jest dużo szersza. Natomiast ciągle wydaje mi się, że właśnie uwikłani w te formaty telewizyjne, w te wyścigi, nic z tego nie wynika. Ja uważam, że tym ludziom robi się wielką krzywdę, bo myślę, że nie byłoby żadną trudnością wymienić już chyba dziesiątki nazwisk ludzi, którzy przemieleni przez ten poprzołowy młynek, tygiel. Dzisiaj są gdzieś na peryferiach, myślę, że rozgoryczeni, mają do tego prawo. Poza tym po dniu
wielkiego sukcesu i euforii, bycia gwiazdą i na ustach wszystkich, miesiąc później, nawet przy nagraniu jakiejś płyty, którą już nie miał kto dystrybuować, czy którą nikt nie był zainteresowany, oni gdzieś przepadli. I to jest bardzo duża cena, którą taki młody człowiek musi zapłacić za ten. Uważam, że często nie warto. Często nie warto, bo z taką skazą odrzuconego artysty, tym bardziej, że jak powtarzam, to w większości jednak byli bardzo utalentowani, czy są bardzo utalentowani ludzie, potem trudno żyć. Dla artysty sprawa akceptacji jest bardzo, bardzo ważna. A tu często ta, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to są dwie różne historie miłości. Elżbieta Radziejewska zadała takie pytanie, czy filmy muzyczne są w stanie oddać atmosferę teatru? Herr w kinie i na scenie to zupełnie inna bajka. Film zabija musical, czy się zgodzę? Nie, pani wybaczy, nie zgadzam się, tylko trzeba podnieść i mieć świadomość medium. No po prostu to są inne środki, to są inne emocje. To tak jakby powiedzieć, że w kinie nie można popłakać, ani się pośmiać, ani czuć się czymś zafascynowanym. Można, tylko co innego jest, czy telewizor jest jeszcze dalej niż kino, a też przynosi emocje, też potrafi wzruszać, choć się dzieje już jakby najdalej od tej intymności, której najbliżej jest oczywiście teatr i żywy człowiek. Ale filmy muzyczne, no wymienia pani Hel, przecież to fantastyczny film o takich emocjach i o takich problemach. Ja zresztą, to jest moja taka cicha tęsknota, ponieważ musical ma taką swoją konotację podkasanej muzy. Ma taką konotację czegoś takiego, kontynuacji operetki, jakiegoś takiego lekkiego, takiego do sprzedania tylko za pieniądze, co w moim głębokim przekonaniu absolutnie jest nieprawdą. Jesus Christ Superstar, tych przykładów są miliony, miliony takich historii, które innym językiem, nie współczesnej opery, która jest niezwykle hermetyczna, wymaga wielkiego wtajemniczenia i porusza się na innych emocjach. Używając języka dużo prostszego, języka często piosenki, małej formy, ale też czasami dialogu, może mówić o historiach bardzo ważnych, może mówić o wyborach, których człowiek musi dokonywać i czasami nie wie. Jak Her było o tym, czy obciąć włosy, czy się kłócić z policją, czy jechać do Wietnamu i zginąć w imię patriotyzmu ojczyzny i jakichś niby wyższych wartości, czy powiedzieć, przepraszam, nie będę mówił. W związku z tym, oczywiście scena emanuje prawdą. Prawdą tu i teraz, organizmu żywego, który może się pomylić, ale który, jeżeli zrobi coś fantastycznie, to nikt nie ma wątpliwości, że jest wciskany w jakąś montażowo-trikową bzdurę i że praktycznie wszystko można. Ale też dobre kino, dobrze fotografowane, grane i pokazywane przez artystów, którzy równie dobrze mogą stanąć obok kamery i zrobić to samo, jest wiarygodne. Jest wiarygodny i może nieść fantastyczne emocje. Stąd ja troszkę taki byłem, Moulin Rouge to kwintesencja musicalu, fantastycznie zrobiona, ale ten film mnie drażnił tą swoją taką nadbudową sztuczną, nadbudową takiej, czego kto szuka i potrzebuje. Ale na pewno nie jest prawdą, że film B, a teatr cacy. Jedno i drugie może być fantastyczne, tylko to są różne media. Pytanie od Wita, przez dwa Wity. Dobrze, pańskie lotnicze hobby, czy jest szansa, że wsiądę kiedyś do rejsowego samolotu do Nowego Jorku, a ze stalem będzie Janusz Stokłosa? Podobno dyrygent Zygmunt Kukla ma fioła na punkcie autobusów i można go spotkać za kółkiem. Ostatnie zdanie potwierdzam, dyrektor Zygmunt Kukla jest fantastycznym kierowcą autobusowym od wielu, wielu, wielu lat. Był moment, że prowadzi autobusy czerwone, miejskie linii, tak, 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 tak. A teraz z tego, co wiem, dawno się nie widzieli, ale z tego, co wiem, jest kierowcą Mazurka z firmy przewozowej, jeździ ekskluzywnymi autobusami od czasu do czasu, pewna jak
Co? Pasja oczywiście to jest świr, to jest fioł, to jest coś fantastycznego. Nachodzi mężczyznę w wieku około lat 40, więc myślę, że kobietę pewnie też, chyba wcześniej. Ale co powiedzieć, nie spotka mnie pan za sterami samolotu rejsowego do Nowego Jorku, ponieważ no, to już nie jest hobby, to już nie jest... miłe spędzanie wolnego czasu, nawet z uprawnieniami porównywalnymi do zawodowców liniowych, tylko to jest regularna praca wymagająca, żeby już nie wdawać się w takie techniczne szczegóły, typów samolotów, na których się lata, bardzo skomplikowanych szkoleń symulatorowych, czego brakło naszym młodym pilotom lecącym z najważniejszymi ludźmi w państwie. I nie. To choć myślę, że tak jak w symulatorze, byłby to niezły strzał przelecieć sobie takim bękiem najnowszym 777 na trasie Warszawa-Nowy Jork, ale choć bardziej po głowie mi chodzi F-16, więc. Czy to hobby? No to jest fantastyczne, to o tym by mówić całą noc. Powiem inaczej, w Krakowie spotkałem takiego znajomego superfotografika, który nagle ni stąd, ni zowąd na jakimś takim towarzyskim, artystycznym bardziej chyba spotkaniu, kompletnie nie związany z żadnymi pasjami, sięgnął do torby i wyjął strzałę. A myślałem, co ty, kurde, Robin Hood jesteś? On mówi, patrz, tytanowa, tu ma taki profil. On zwariował na punkcie ucznictwa. Chodzi i strzela jakieś tam mistrzostwa, jakieś te... Czy to no, przystoi normalnemu facetowi, jeszcze artyście, strzelać z łuku jak Robin Hood? Chyba tak, nie wiem. Inni zasuwają w golfa, coś. Są takie, podobno po 40, a latanie jest super. Marzena. Moja mama zawsze była pełna podziwu dla pana szopenowskiej fryzury. Aha, mama jest fryzjerką. Jakoś specjalnie dba pan o tak długie włosy. Kiedyś mnie ktoś o to pytał, jakich szamponów używam. Odpowiadam na to ciągle tak samo. Takich, jakie stoją na wannie. Gdybym dbał, myślę, to pewnie byłbym już łysy. Ale... Szkoda mi czasu na fryzjer. Program oglądaliście dzięki firmie RSI, producentowi systemu intranetowego Webbox.